before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen, I said you must be the love of my life. Porannej rutynie ostatnio, tak to mniej więcej wygląda, jak tylko mam czas, to idziemy na spacer. Staram się chodzić dwa razy dziennie na spacery, tak jak mój rehabilitant nakazał. I powiem Wam świetną wiadomość, że już mnie nie boli. To jest niesamowite, ale czasami naprawdę warto skorzystać z takiej profesjonalnej opieki, która podpowie co i jak, jak ćwiczyć, jak dokładnie wykonywać ćwiczenia, w jakich odstępach, kiedy robić przerwy, kiedy odpoczywać, bo z tym też był problem u mnie. I parę innych takich wskazówek. Zaraz Wam pokażę, co jakiś czas temu kupiliśmy, co mi bardzo pomogło też. Dla tych, którzy właśnie mają problemy właśnie z biodrami, akurat ja miałam te zapalenie mięśnia gruszkowego, więc to mi pomogło bardzo. Słuchajcie, to jest taki komfort, że mogę wrócić do ćwiczeń. Jak widzieliście przed chwilą, to wróciłam do ćwiczeń. Zaczynam pierwszy miesiąc od jogi. Z kim ćwiczę, napiszę Wam może w opisie. Jest to rewelacyjna dziewczyna, którą mi poleciła Szafka, także Sylwia, pozdrawiam Cię serdecznie i dzięki za podpowiedź. Naprawdę ta kobieta jest taka spokojna w sobie i zaraża tym spokojem. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. I spokojnie możecie akurat tę jogę ćwiczyć wieczorem przed spaniem, bo ona tak fajnie
wycisza, a na cały dzień daje też taki spokój wewnętrzny. Ona akurat prowadzi 30-dniowe wyzwanie, natomiast ja te ćwiczenia, ja tą jogę robię co drugi dzień, żeby póki co nie przeciążyć. Codziennie robię ćwiczenia rozciągające, właśnie tutaj te, które mi rehabilitant nadkazał, i robię też masaże moim sprzętem, który zaraz Wam pokażę. A no i spacery. Słuchajcie, na spacery chodzę. Staram się chodzić 2 razy dziennie na takie krótsze 20-25-minutowe spacery. No, słuchajcie, to jest sprzęt, który Tomek jakiś czas temu zamówił. Co Cię bolało wtedy, jak to mówiłeś? Ty miałeś z barkiem? Plecy w krzyżu. Plecy. To jest taki masażer. On ma takie różne końcówki. Czekajcie, może tak pokażę. Jest tego dosyć sporo na internecie i znajdziecie różnego rodzaju. Myśmy po prostu Tomek taki wybrał, jaki był. Tutaj są takie różnego rodzaju końcówki do masowania. Alexa, stop, bo będę miała zaraz w tle coś. I to jest rewelacyjne do masażu. I to był sprzęt, który mój rehabilitant używał właśnie, oprócz zwykłego masażu, masował mnie też takim właśnie pistoletem, bo to jest ogromna siła i takie punktowe rozmasowywanie mięśni. Oprócz tego są takie kule do masażu, jest taka gumowa kula albo taka plastikowa, z takimi kolcami, natomiast ja używam tej kuli. Na tą kulę na przykład mogę nawet usiąść i dokładnie rolować to miejsce, które mnie boli. Nie tylko dokładnie w tym miejscu, żeby się nie koncentrować tylko i wyłącznie na tym mięśniu, który boli, ale też wokół, żeby to rozmasować całe te miejsce. Tak samo jak Was bolą plecy, możecie tak samo podejść do ściany, przytulić się do ściany i tą piłkę przytrzymać i rozmasowywać sobie to miejsce, które Was boli. Jak nie macie takiej piłki, póki co może Wam posłużyć piłka tenisowa, która też jest dobra, tylko musi być w miarę twarda, nie taka, wiecie, pozbawiona już powietrza. Oprócz tego dostałam taśmy, z którymi ćwiczę, i tak samo jest taki wałek, którym też można rozmasować zarówno i plecy, i właśnie mięśnie pośladka czy mięśnie nóg. Także tyle ze sprzętu. Okej. Żeby się nie przeciążać, nie? No, ale najważniejsze, tak jak właśnie Tomek mówi, to jest to, żeby się nie przeciążać. To mój rehabilitant też to mówił. Ćwiczyć z głową 3 razy w tygodniu. Dać się zregenerować. Tak, to właśnie to. Kobieta też, z którą ćwiczyłam, to powiedziała mi, że nawet jak robiłam te ćwiczenia rehabilitacyjne, to mówiła mi, żeby ćwiczyć co drugi dzień, codziennie robić rozciąganie, ale te ćwiczenia wzmacniające robić co drugi dzień, bo ten dzień przerwy, który jest pomiędzy tymi intensywnymi ćwiczeniami, jest potrzebny właśnie na regenerację, na to, żeby te mięśnie się odbudowały, poustawiały, i no, jest to potrzebne. I powiem Wam, że przez to, że nie mogłam tak ćwiczyć dosyć intensywnie, no to tak trochę się przybrało tutaj na brzuszku, ale nie szkodzi Was na to, żebym była zdrowa i sprawna przede wszystkim, bo najbardziej mnie irytowała taka niemoc, że coś mnie boli i czegoś nie mogę zrobić. Ale tak się cieszę, że już właśnie to przeszło i mogę wrócić do ćwiczeń, także przyłączcie się do mnie, jak możecie. No a ten strój, słuchajcie, ten strój to jest mój nowy strój, który dostałam w prezencie od Natural Mojo. Czyli może Wam pokażę, jak ten strój dokładnie wygląda. Natural Mojo weszło we współpracę z firmą francuską, która te stroje produkuje w Portugalii. Fabryka, która produkuje te stroje, jest przyjazna środowisku. Bardzo ładnie leży, bardzo ładnie jest dopasowany, nie jest mocno obcisły. Ja akurat na sobie mam dół, to jest emeczka, góra to jest eska. Uwielbiam to, bo one nie krępują ruchów. To bardzo dobrze uszyte i ten kolor w ogóle mi się bardzo podoba. I to takie bardzo miłe, bo wiele z Was już pytało, kiedy będzie jakaś zniżka z Natural Mojo nowa, bo dawno nie było. I tak właśnie,
dzisiaj przy okazji ćwiczeń, przy okazji rozmowy o mojej rehabilitacji, to właśnie mam dla Was dzisiaj taką zniżkę. Powiem Wam, że u nas w domu nieustannie korzystamy z wielu produktów z Natural Mojo, bo nie są to tylko fit shake'i, ale są to też właśnie herbaty, które ja uwielbiam. To akurat taką sobie robię przed spaniem, taką herbatę. To jest taka herbata oczyszczająca. No, a jeżeli chodzi o fit shake'i, no to Tomek sobie akurat zrobił. Jaki masz smak? Lemon. No, ten właśnie. Fit lemon. Ja robię sobie z dodatkiem fit cappuccino. A dzisiaj Wam pokażę, jak ostatnio lubię robić swoje drugie śniadanie. Dobra, zaczniemy od jednego banana. Tu mam taką mieszankę owoców. Dam tylko troszeczkę mleka, akurat mam mleko owsiane, bo to ma być gęste. I daję właśnie tym razem ten fit cappuccino. Czasami jak na przykład nie ćwiczę, a chcę zjeść drugie śniadanie, takie fajniejsze, zdrowsze, to jeszcze dodaję na przykład ten Berry Boost. Tu są dodatkowe witaminy. No, ale że dzisiaj ćwiczyłam, to dzisiaj zamiast Berry Boost będzie fit cappuccino. Zawsze możecie dać inny smak, który Wam bardziej smakuje. Jeszcze jest na przykład ten Pure Body, który mieszałam wcześniej z wodą i piję to często do ćwiczeń. Ale tak jak mówię, w zależności jaki robicie smoothie. Wymiarki. I to będzie moje drugie śniadanie. I to jest, powiem Wam, ostatnie ulubione śniadanie. Słuchajcie, jak nie próbowaliście jeszcze tych fit shake'ów, a myślicie o tym, żeby mieć lepszą formę, albo żeby schudnąć, to Wam polecam mój ulubiony, ten fit cappuccino, tak na początek, bo to jest mój ulubiony smak. Odkąd go pierwszy raz dostałam, zobaczcie, to jest takie gęste. Teraz jak lody cappuccino. Tak wygląda moje drugie śniadanie, które naprawdę, uwierzcie mi, trzyma mnie przez następnych kilka dobrych godzin. Dla tych, którzy czekali na ten kod zniżkowy, ale także dla tych, którzy może chcieliby spróbować, chcieliby zacząć przygodę z Natural Mojo, zostawiam Wam kod zniżkowy. Kod zniżkowy to FBB33, minus 33%. Pod spodem w opisie zostawiam Wam oczywiście link, gdzie możecie składać zamówienia. A ja już jestem naprawdę głodna. Jem, idę pod prysznic, robię jakiś makijaż i robię dalej film, który dla Was dzisiaj nagrywam. Widzieliście już przebitki, jest to chlebek. Robię dla Was drugi przepis na chlebek. Będzie to chlebek pszenny, ale taki z dodatkiem trochę mleka i masła. On jest taki bardzo mięciutki i dzieci go uwielbiają. Także to w najbliższym czasie na zapytajanie znowu. Smacznego! Słuchajcie, dawno mnie nie było w tej łazience. Ale mam taki dzień, że mi się chyba nawet nie chcę dzisiaj przebierać, bo nigdzie w sumie nie wychodzę. Z taką nastrój wróciłam moją bluzę. Zrobię coś z buzią. Czasami jak jest taki gorszy dzień, wiecie, to ja lubię sobie jednak nałożyć przynajmniej troszeczkę makijażu, żeby się poczuć lepiej. A przy okazji pytaliście się o moje kosmetyki do makijażu, to Wam pokażę taką podstawę przynajmniej, którą ja używam. Krem już mam nałożony od długiego czasu. Korzystam z tego korektora. To jest IT.
I tak samo z tej samej firmy mam podkład, który się już skończył prawie. U mnie to jest szybciutko, bo to jest tylko korektor. Troszeczkę. Kropelka. Kropelka podkładu. On jest taki wydajny, ten podkład. Teraz mam taki puder transparentny z Pacyfiki. On jest transparentny, ale taki z, jakby z kryształkami. Daję go tylko troszeczkę, tylko właśnie w tej strefie ta. I tyle. Trochę różu na policzki. On jest tak intensywny, jest ten róż z Ofry w takim odcieniu bardziej pomarańczowym. Bardziej wolę te pomarańczowe odcienie niż różowe. Tym bardziej, że mam taką tendencję do zaczerwieniania skóry. Resztki rozprowadzam tam gdzie się da. I na koniec robię sam tusz do rzęs, albo też z kredką na linii rzęs. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tylko wezmę sobie lusterko, bo już trochę niedowidzę. Na linii rzęs sobie robię taką kreskę. Nie na całej długości, tylko mniej więcej tyle. I sobie ją rozprowadzam, troszeczkę rozmywam palcem. To jest bardzo miękka kreska, bardzo miękka kredka. Uwielbiam, ona jest w takim kolorze wrzosowym. To nie jest czarna kredka. Bardzo lubię ten kolor, bo on bardzo ładnie wydobywa niebieską tęczówkę oka. Tak to wygląda. I mój ulubiony tusz. Jakby co to pytajcie w komentarzach, to wam napiszę dokładnie. Nie wiem, czy one już są dostępne. Kiedyś mi dziewczyny pisały, że zamawiają na amerykańskiej stronie, ale są też takie sklepy, które sprzedają amerykańskie kosmetyki. Ja właśnie zamówiłam kolejny tusz, bo ten już mi się kończy. A powiem wam, że ten tusz wystarczył mi na co najmniej 4 miesiące. I go uwielbiam. To jest najlepszy tusz, który miałam kiedykolwiek. I zauważyłam też, że rzęsy ma fajniejsze. I zastanawiam się, czy to witaminy, czy to kolagen. Bo i włosy mi się poprawiły. Zresztą skóra też. No i słuchajcie, tyle. To jest taki mój 5-minutowy makijaż na co dzień. Teraz można iść do kuchni gotować. Słuchajcie, pomimo tego, że rano sprzątałam, jak zawsze, kuchnię zawsze rano sprzątam, sprzątaliśmy razem z Sebastiankiem, to znowu jest bałagan po tym gotowaniu, pieczeniu. Piekarnik piekę już, nastawiłam w piekarni, grzeje się na chleb. Pokazuję, jakie ostatnie wzrastanie. O, muszę go wrzucić do formy i upiec, ale najpierw muszę to nagrać. Póki co szybciutko, tylko coś na obiad muszę wykombinować. Miałam zrobić zupę, ale zupa się już nie zrobi. Zupę postawię jutro. A teraz na dzisiaj będzie musiał być jakiś szybki obiad, bo dzisiaj dwa filmy jednocześnie nagrywam i od rana jeszcze miałam dużo zaległych rzeczy takich z bankiem, z rachunkami i musiałam to wszystko rano ogarnąć. Potem te filmy, dwa vloga nagrywam, film z przepisem i to trochę trwa. A propos przepisu, to będzie w ten weekend najbliższy, także jak macie ochotę na świeży, pyszny chleb, to was zapraszam.
muszę jakoś go zmontować. Sobota lub niedziela pojawi się na Zapytaj Anię. Już wymyśliłam, słuchajcie. Będzie makaron, będzie sos pomidorowy. Bardzo dobry jest ten sos pomidorowy, organiczny. On ma parę tylko składników tak naprawdę. Do tego zrobię na parze warzywa. Do tego trochę oleju z awokado i będzie ok. To będzie taki obiad na szybko, a jutro zrobię rosołek, odkroję piersi. Piersi zostaną już na sobotę. No tak. Tak sobie trzeba jakoś radzić. I Zuzia ma trening, i Hania ma trening, więc będę musiała jechać teraz po Sebastiana, potem po Hania, a potem po Zuzie. Więc no, musi być dzisiaj na szybko. I przed takim obiadem, jak jest, wiecie, taki obiad na szybko i boicie się, że na przykład jest mało warzyw, to najczęściej robię tak, że przed obiadem, zanim jak dzieci czekają na obiad, pokroję szybciutko marchewkę, ogórka, papryki, słupki, daję im na stół i sobie jedzą. I wtedy, kiedy są bardzo głodne, to jest większe prawdopodobieństwo, że wszystko zjedzą, że wszystkie te warzywa zjedzą. A potem przychodzi makaron. Wszystkim smakował obiad, widzicie? Chlebek wyszedł, właśnie nagrałam. Zobaczcie, tym razem przekroiłam. Zapomniałam przy tym pierwszym przypisie przekroić chleba. Tyle osób pisało, szkoda, że nie przekroiłaś. Nie widać, jaki jest w środku. No ale trudno, zapomina się czasami. Teraz jadę po Zuzie. Tomek poszedł trochę do biura popracować. A jak ja wrócę, to też będę musiała usiąść do komputera. Także teraz herbatka na drogę i jadę po Zuzia, a potem po Hanie. A ostatnio zauważyliście, że mam na sobie czapkę, którą zrobiłam. Wyszła strasznie duża i ma dosyć spore dziury, przez które czasami zawiewa wiatr. Uwaga, przymierzam. Jest duża, słuchajcie, jest duża. Lepiej wygląda oczywiście, jak ma się rozpuszczone włosy, ale dorobiłam sobie do tego taki daszek, więc może być przynajmniej na tej zimę tutaj w Karolinie Północnej jest ok. A teraz, skoro jesteśmy w aucie, to kto zgadnie, co będzie? Zgadliście. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, oh, why did she go? Oh, oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, oh, why did she go? Back in 2005, it was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. Już pod szkołą u Zuzi. Teraz sobie chwilę poczekamy. Z Zuzią to nigdy nie wiadomo, o której kończy dokładnie. Czy to jest piąta, czy to jest 5:15, czy to jest 5:20. No,
No ale tak. A potem wracam do domu i jeszcze muszę usiąść do komputera, czy mam dzisiaj sporo pracy, także dzisiaj będę wieczorem. Chociaż powiem wam, że bardzo nie lubię wieczorem pracować na komputerze, już jestem zmęczona wieczorem. No okej. Okay. Dobra, czekamy na Zuzię. Nawet jej nie widzę jeszcze, chyba jeszcze nie skończyli. Doczekałam się. Igra jest 5:17. Jest Zuzia. Zuzia się cieszy, bo dostała dzisiaj, co? Odbieraliśmy nasze uniforms i tracksuits. Masz je przy sobie? A, no, odbieram przy sobie. W domu mogę pokazać. Bo dostaliśmy nie tylko nasze uniforms, w których biegamy, ale też takie warm-up suits się nazywają. Czyli na rozgrzewkę, więc są takie bluzy fajne. O, i spodnie. A jeszcze metki mają. No, bardzo bo, proszę, bo tak się cieszę. To jest przez... Under Armour jest sponsorem w ich szkoły. Właśnie takich wszystkich tych sportowych ubrań i generalnie jest sponsorem, ale to są ubrania, które potem oddajecie do szkoły. Tak, tak, musimy oddać. To jest takie ubrania, z których się korzysta. Osobne są ubrania, które są jakby takie reprezentacyjne, które są zawody. Znaczy nie wszystkie, ale większość drużyn ma takie do swojego sportu i później tutaj pisze sport. I właśnie jest zawsze track. Wszyscy narzekamy z naszych drużyn od bieganie, że my nie dostajemy. One się nazywają tracksuits i track team nigdy nie miała, ale teraz mamy wreszcie. O, no to super. A to będziecie mogli mieć też na przyszły rok jakby, tak? Znaczy nie, na końcu się możemy oddać, ale dlatego, że większość z nas przychodzi do spring track. Sami, to będziecie więc... znowu z nich korzystać. A nawet nie wiem, że teraz w zimę, no chyba nie będziemy się nawet ich oddawać do lata, dlatego, że wszyscy przychodzimy do wiosennego tracku. Mm-hmm. A jaka jest różnica między tym zimowym teraz trackiem a wiosennym? Teraz jest bardziej, nie bardziej, mniej intensywny. Nie mamy tak dużo zawodów. Większość było skancelowanych. To prawda, bo zawodów tak mieliście przez pogodę. Strasznie dużo. I wiosennym też niektóre inne zawody. Jest mniej zawodów w ogóle. Na przykład hurdles, czyli skoków na płotki, jest przez tylko 50, przez płotki jest tylko 55 metrów w zimowym, a we wiosennym jest tam większe dystanse są. Mają i... bieg przez płotki, wiecie jak to fajnie wygląda? No ja jestem właśnie... Na wiosnę mamy jeszcze jumps, znaczy... To są chyba skoki o tyczce, tak? Mówiłaś? Nie na tyczce, tylko jak daleko będę się skoczyć. A, czyli do piasku jakby, tak? Będą no, takie skoki? Bo o tyczkę też mieliśmy mieć, ale nie mamy coacha, żeby nas trenował, więc nie będziemy mieli raczej. Ale większość my biegamy na dworze, bo wszystkie szkoły mają na dworze. Więc... No, a dzisiaj jest chyba teraz 4 stopnie tylko. No, więc to będzie dobre. Zobacz, jakie zdjęcie dałam na Instagram. Uwielbiam to zdjęcie. To zdjęcie Zuzi nie widać za dobrze, ale chcecie zobaczyć, bo tam jest, tu jest parę zdjęć, to sobie wejdźcie do nas na Instagram i przepiękne zdjęcia udało mi się zrobić, jak bawiliśmy się w śniegu, Zuzia podrzucała śnieg i akurat na tle błękitnego nieba i słońca takie przepiękne ujęcia chwyciliśmy. Dobra, jedziemy do domu, bo Zuzia na pewno głodna. No. Co mama robi w domu? Czyści piekarnik. Chodźcie, czasami jak wam tak nagrywam przez szybkę, to już był strasznie brudny. Trochę tym nożykiem skrobię takie rzeczy, które nie chcą mi schodzić. O, a tym nożykiem bardzo fajnie to schodzi. Tu mam tylko sodę z wodą i trochę octu teraz dodałam. No. Takie. Tu mi się z apple pie, wszystko mi się z apple pie wylewało. Zostało. Jako tako jest wyczyszczone, ale widzę, że znowu będziemy musieli z Tomkiem rozebrać te szyby, bo jest też w środku brudno. No. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na zapytania kiedyś robiłam właśnie, jak wyczyścić piekarnik. A tutaj się coś kroi. Co się kroi? Nie, wrócę na sok. Soczek będzie. Trzeba wykorzystać owoc. Jeszcze marchewka, nie? Do tego? Żebyś wyciągnęła marchewkę. U nas już wieczór, bo jest w 8:30. Sobie z Tomkiem oglądamy nasz serial, który ostatnio przerabiamy. Jest to Criminal Minds.
I tak siedzimy sobie w kocykach i oglądamy. To jest taki czas dla nas już teraz. Rodzice mogą sobie odpocząć, dzieci są u góry jeszcze. Sebastian już leży w łóżku, a dziewczynki mają jeszcze chwilę i też idą spać, więc słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy vlog. Nie, Tomciu? Życzymy wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i spokojnego, dobrego weekendu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa!